Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Koch, PSS, produkt kupiłem od kolegi, nie pamiętam, przepraszam, skasowałem wiadomość na Messengerze i nie przypomnę sobie od kogo, ale dziękuję Ci kolego, dogadaliśmy się co do ceny, już chyba filmy od tego kolegi właśnie na kanale już były, pojawiały się. No dzisiaj ciekawy zawodnik, stwierdziłem, że wskoczę z tym produktem na karbon w Volvo, na dach, tam gdzie praktycznie zdechło wszystko. I na Machę, gdzie broni się tam połowicznie powłoka od lachegi. I teraz tak, aplikacja tego produktu, banał, naprawdę banał, wydajność kosmos. Ja z tego względu, że mam go w takiej buteleczce, no dałem go za dużo, ale to nie problem. Gąbka, szybkie ruchy rozprowadzasz, dotąd, dopóki będzie Ci się ciągnął, a będzie długo. Jedno umoczenie i jedziesz, i jedziesz, i jedziesz. I to jest tak, moim zdaniem, jedną stroną gąbki rozprowadzamy, drugą stroną gąbki zbieramy nadmiar. Wyrównujemy. I odczekujemy jakiś czas. Możesz skoczyć od razu z mikrofibrą, tudzież nie musisz. Odczekujemy jakiś czas, później zbieramy fibrą i tu będzie opór. Jeżeli zrobisz to od razu, będzie bez oporu, ale zbierzesz więcej materiału, za dużo moim zdaniem materiału i nie wsiąknie dobrze w plastik. Kolejna rzecz, raczej inaczej, ja później skoczyłem z aplikacją na dach i zacząłem docierać machę. I rzeczywiście produkt się wtedy bardzo równo rozłożył. Opór był, wiadomo, no troszeczkę za długo. Opór był, zebrałem produkt, wyrównało się idealnie, wykończenie perfekcyjne. Później stwierdziłem, że wskoczę do wnętrza komory w Audi i chciałem zobaczyć, jak zachowa się na twardych plastikach. I tutaj podobna akcja. Produktu bardzo malutko, z tego względu, że no, będziesz miał duży połysk i zbierzesz go za dużo. Szkoda marnować produktu tak naprawdę. Ale fajnie, bo podzieliłem sobie na trzy segmenty i jadąc od, patrząc w ogóle na filmie od lewej strony, ja stojąc do panela czyszczącego, czy do aplikacji panela, na którym aplikowałem, o tak może, panela, to od prawej. U mnie od prawej, u Ciebie od lewej, patrząc na monitor. Słuchaj, fajnie, bo tam dałem z nadwyżką, środek tak umiarkowanie, a lewa strona u mnie, czyli u Ciebie prawa, czyli tak idealnie. Tylko delikatnie miźnięcie produktu, położenie i dotarcie mikrofibrą. I wykończenie zdecydowanie najfajniejsze właśnie po stronie, gdzie jest go najmniej, gdzie go docierałem fibrą. Tam, gdzie zostawiłem produkt do wyschnięcia, bez dotykania, czyli pośrednio i tam, gdzie go było za dużo, no zdecydowanie większy połysk. Także trzy różne kombinacje i trzy różne wykończenia. Więc w zależności co lubisz, możesz go zrobić tak, że zostawiasz go, aplikujesz grubo, zostawiasz, on sobie wysycha i po wszystkim. I teraz tak, produkt pachnie podobnie jak ich ten produkt do tworzyw sztucznych na zewnątrz. Tam jakaś nazwa, kurczę, długa. Ja zresztą, ja w dalszej części filmu wezmę też i tamten produkt, będę chciał na pewno porównać z tamtym produktem. Ale teraz chciałbym Ci pokazać, jak produkt siedzi na gumie. Bo też możesz go aplikować na przykład na opony lub uszczelki. Z mojej strony będą to opony, więc zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak aplikuje się go na opony, jak wygląda wykończenie i ile posiedział na tych oponach. Zapraszam do dalszej części filmu.
Thank you.
2000 km miesiąc czasu. Jeżeli patrząc na okres, który siedział, znaczy inaczej, on jeszcze był, tak jak było widać z przodu, pomimo że hydro spadło już tak praktycznie do zera, odcięcie jeszcze było. Także tył wiadomo ma gorzej, więc tutaj zniknął. I bez różnicy w sumie, czy dasz dwie porcje, czy jedną. Tak naprawdę nie ma sensu dawać dwóch porcji. Fakt, że przyciemnienie jest mocniejsze i troszeczkę idzie tak, raczej taki połysk, ale taki przyjemny, taka górna półka, jeżeli chodzi o połysk, jeżeli chodzi oczywiście o mnie. Jeżeli chodzi. No dobrze, co do samooczyszczania, rewelacja. Tak naprawdę przez ten miesiąc niemieckie autostrady miał co robić ten dressing, także moim zdaniem na oponach siedzi również fantastycznie, więc kolejne miejsce można po... Raczej kolejne miejsce. No tak, gumy też go bardzo lubią. Na uszczelkach to będzie siedział wieczność. Więc stwierdziłem, czas położyć go, kurczę, na miejsce, w które dostaje konkretnie w kichę twardy plastik. I jest to zderzak z tyłu w Audi. I porównam go, słuchaj, z innym produktem. Raczej tej samej firmy, bo PSS jest produktem budżetowym, a Koch Chemii wypuścił jeszcze takie produkty detailingowe i to jest, kurczę, Nano Magic Plast Car chyba bodajże się nazywa. Słuchaj, pachnie identycznie, aplikuje się go identycznie, tak naprawdę zresztą ja nie widzę różnicy, ale zobacz.
podzieliłem sobie elegancko na połowę, wyczyściłem, aplikacja i dałem mu pojeździć. 8 miesięcy i 8 tysięcy kilometrów. Ja później jeszcze, znaczy mam ten filmik, ale nie wrzucałem, bo to jest mało istotne. Tak naprawdę umyłem ten zderzak. I znaczy może nie to, że umyłem, inaczej. Przetarłem go Shine Chemicals Multi Shine Alco z alkoholem. On troszeczkę dezynfekuje i bardzo fajnie czyści. I tam odcięcie, ale to tak kurczę, doszukiwałem się, to było tak minimalne, że trzeba było się odpowiednio ustawić. Produkt jeszcze jakby się tam minimalnie bronił. Ale moim zdaniem 8 miesięcy to jest dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik z tyłu zderzak, gdzie dostaje cały czas rakieta na samym dole. Naprawdę godny zawodnik. Godny zawodnik i tutaj bez dwóch zdań na twardych plastikach również fantastycznie siedzi. Co teraz? A właśnie, aplikacja na karbon. Pierwsza moja wypowiedź w tym filmie, jeżeli chodzi o karbonik, jak docierać i jak to poszło. Zobacz teraz, jak długo posiedział. Zacząć, słuchaj. No wiele kilometrów nie zrobił. 2000. 2000 kilometrów, kurczę. Czas, kurczę, skończyłem bodajże w grudniu. Tak, wakacje zacząłem, w grudniu jakoś skończyłem. Kurczę, nie pamiętam. Ale to jest mało istotne. Kilometrów malutko przejechane. Auto jeździ niewiele. Osoba, która nim jeździ, słuchaj, tą maskę, tam był jeden plac, gdzie znikło całkowicie hydro. Czymś przeciera, bo coś się tam rozlało, wylało, nie wiem. Więc jak dbasz, tak masz. Przetarł to czymś chamskim, nie wiem czym. I tam ewidentnie widać ten plac. Dach jeszcze się bronił, jeszcze się bronił. On tam coś, no coś siedzi. Ja już wcześniej atakowałem karbon, tak naprawdę Nano Magic Plast Car i tak samo siedział i tak samo się zachowuje. Już pakowałem, kocha, fajnie, karbon go przyjmuje. Podobna aplikacja. Powtórzę się, dla mnie to te same produkty. No dobra, kurczę, no karbon był, plastik był, opony były. Czas wjechać, słuchaj, do komory silnika, tam gdzie aplikowałem na trzy różne sposoby. Czyli patrząc od twojej lewej, poszło mała ilość, docieranko, środkowy, pośrodku panel, o może tak, tak pośrednio i z lewej strony, u mnie, u ciebie z prawej, na grubo, na bogato. Tak, bez, można powiedzieć, docierki. Zobacz, jak to wygląda po 8 tysiącach kilometrów i 8 miesiącach jazdy.
ogień, co? W komorze siedzi obłędnie, kurczę. I co ciekawsze, słuchaj, tam gdzie aplikowałem go tak oszczędnie, kurczę, nie wiem dlaczego, ale tam gdzie było oklejone się błyszczy, a tu gdzie był produkt, matowe. Nie mam pojęcia. Najfajniej siedzi przy aplikacji pośredniej. Czyli tak, kurczę, jak na zderzek z tyłu aplikowałem. Właśnie tak z wyczuciem odwracam gąbeczkę, zbieram nadwyżkę, zostawiam. Dla mnie, moim zdaniem, idealnie, najdłużej posiedzi. Towaru trochę zostaje, on sobie ładnie odparuje, ładnie usiądzie. Tak naprawdę przetarłem też Multishine Alco, a później widziałeś, wskoczyłem z APC 1 do 10, który nie jest killerem, ale jest mega bezpieczny i bardzo fajny, lubię te APC. No i nie udało mi się tego usunąć do końca. Później już nie pokazywałem filmu. Wskoczyłem jeszcze z ASO, z produktem, on był, zresztą produkt, pojawił się Degrasser. Kurczę, jak on się nazywał? Ja pierniczę, ale ja mam zryty beret, za dużo tego, słuchaj, wszystkiego. Wszystkiego jest za dużo. 1 do 10 i delikatnie go ruszył, ale to też, kurczę, odcięcie jeszcze zostało. Musiałem później jechać koncentratem APC, żeby to zdjąć dwa razy. No skurczy byk, jak już usiądzie, jak pozwolisz, jak przygotujesz plastik odpowiednio, odtłuścisz i stosownie go zaaplikujesz, to kurczę, w komorze będzie siedział wiecznie. Tu się nic nie zmieniało, kurczę, osady po wodzie. Ja nawet z kwaśnym APC wskoczyłem i też go nie ruszyło. Także, żeby umyć te osady, żeby to później jakoś ci pokazać, żeby to wyglądało. Także no, kozak, podsumowując produkt, słuchaj, rewelacja. Fantastyczny. Tak naprawdę, jakbym miał wybierać między Owatrolem, bo to taka odwieczna historia, że Owatrol, wybrałbym ten produkt. Ale to nic, bo teraz zaaplikowałem sobie na te plastiki, gdzie testowałem właśnie Kocha, produkt, który jest takim Owatrolem, ale kurczę przyjemnym, pachnącym, dający naprawdę frajdę z aplikacji, naprawdę bardzo fajny produkt. Nie wiem, jak się zachowa teraz na plastikach. Będę to właśnie badał, tak jak właśnie Kocha, będę miał punkt odniesienia. Dobra, i wracając do Kocha, słuchaj, rewelacyjny produkt, kurczę. Tak naprawdę uszczelki, opony, nawet dół, jeżeli chodzi o wnętrze auta, spód auta, te plastiki właśnie tam, progi, śmiało możesz pakować. Aplikacja i docierasz. Nie zostawiasz, bo będzie taki delikatny połysk, chyba że lubisz. To walisz grubo i zostawiasz. I on sobie pięknie odparuje i będzie nie dość dłużej posiedzieć z delikatnym połyskiem. Także produkt jest, kurczę, wszechstronny, prawie jak GS. Tak naprawdę no usiądzie prawie, że na wszystkim. Prawie, że na wszystkim. Wszystko, co jest gumowe i z tworzywa sztucznego, ten produkt lubi. Kładłem na pokrywę, jak był film z czyszczenia komory silnika. Położyłem ten produkt na pokrywę silnika. Do tej pory siedzi. Tam się nic nie zmieniło, piękne przyciemnienie. Nie ruszam silnika od tamtej pory, ja go nie myłem w ogóle, nie dotykam, bo mam fajny produkt na sprawdzenie, też film się pojawi. Kurczę, zjeżdżam z tematu, słuchaj, nie będę przedłużał. Film i tak jest wystarczająco długi. Jeżeli chodzi o Kocha PSS, dla mnie jest to samo co Nano Magic Plast Car. Ten sam produkt, ten sam zapach, ta sama konsystencja, ta sama aplikacja, ogólnie nie warto przepłacać. Budżetówka w sumie jest taka sama jak ta pro wersja, powiedzmy. Czy produkt jest fajny? Jest zajebisty. Naprawdę. Z czystym sumieniem polecam. I gwarantuję Ci, że na 100% się nie zawiedziesz. Wszechstronna aplikacja, dużo, mało, mieszasz, kombinujesz sobie różne wykończenie, podobnie z oponami. Także rewelacja, naprawdę rewelacja. Kolejny produkt od Kocha, który naprawdę powinien leżeć na półce. Pomimo, że jest budżetowy, górna półeczka. Naprawdę górna półeczka. No dobra, ze szczęścia bym się udławił. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!